Blisko 8 tysięcy widzów pojawiło się na stadionie przy ulicy Roosevelta w Zabrzu. Paweł Janas myślał przed tym spotkaniem o 8 z rzędu zwycięstwie Legii. Edward Lorenz marzył o przerwaniu tej passy. Czy to pierwszy mecz, który sędziuje pan tych drużyn? Nie, to jest drugi mecz, ponieważ jesienią w Warszawie sędziowałem na Legii też mecz między tymi drużynami. Jak się wtedy sędziowało? No, nieźle, muszę przyznać. Zawsze jednak to jest zacięte mecze, ciekawe, emocjonujące. I dla każdego sędziego jest to zaszczyt sędziować tak wielkim firmom. Służby medyczne, porządkowe i telewizyjne już na długo przed meczem były w pełnej gotowości. Przed spotkaniem dwie miłe uroczystości. Kwiaty dla Arkadiusza Kampki, który przed paroma dniami zawarł związek małżeński. I puchar dla Leszka Pisza za piąte miejsce w klasyfikacji Tempa na najlepszego piłkarza w ubiegłym roku. Był to typowy mecz walki. Sanitariusze z noszami często gościli na murawie zabrzańskiego stadionu. W loży honorowej m.in. trener reprezentacji Henryk Apostel, czyżby w poszukiwaniu piłkarzy na czerwcowy mecz ze Słowacją. Pierwszy groźny atak Legii zakończył się bramką. Świetne podanie Michalskiego do Marcina Mięciela i 1-0 dla Legii. Jeszcze raz ta sytuacja i gol reprezentanta młodzieżówki Marcina Mięciela. Kibice Górnika wierzyli jednak, że Zabrzanie wyrównają. Najlepszą sytuację zmarnował tuż przed przerwą Marek Szemoński, który nie wykorzystał sytuacji sam na sam z bramkarzem Szczęsnym. A to reakcja Stanisława Oślizły na niewykorzystaną szansę Szemońskiego. Nie górą, nie górą! Leszek! Nie górą! Podaj do grania dołem! Obaj szkoleniowcy niezwykle zdenerwowani. W drugiej połowie mało było sytuacji podbramkowych. W 67 minucie po podaniu Mosura przed szansą ponownie stanął Marcin Mięciel, ale Klytta spisał się bez zarzutu. Jako Zabrzanie chciałbym, żeby role się odmieniły, żeby Górnik prowadził, a Legia zrobiła zaległości, a tutaj okazuje się, że my musimy się sprężyć, żeby ewentualnie z powodu tego, żeby doprowadzić do podziału punktów względnie do wygranego meczu. Ale jak do tej pory brakuje nam zdecydowanie atutów. Wielokrotnie grał pan przeciwko Legii jeszcze jako piłkarz. Które z takich spotkań pamięta pan najbardziej? Najbardziej pamiętam takie, które wygraliśmy 5-0, kiedy w bardzo okrojonym składzie personalnym, prosząc dosłownie Ernesta Pola, żeby wystąpił po kontuzji, strzelił Staszkowi Fortunowi 3 bramki, wygraliśmy 5-0. To był 63 rok dokładnie. Górnik nie był jednak w stanie powtórzyć rezultatu sprzed 22 lat i przegrał z Legią 0-1. Bardziej dojrzale grali, chłopcy wiedzieli, że są bardziej zmęczeni, musieli dokładniej piłką grać. No szkoda, że parę takich różnych sytuacji było, że niewykorzystanych, ale cieszę się z 2 punktów. Bardzo chcieliśmy tutaj nie przegrać. Udało nam się wygrać, cieszymy się bardzo, tym bardziej, że jeszcze daleka droga przed nami do osiągnięcia tego, co chcemy, to znaczy Mistrzostwa Polski. I dzisiaj znowu zrobiliśmy mały kroczek w tym kierunku.